Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Autoglym. Cleaner kwaśny do mycia felg. Typowy kwasik. Zacznę od zapachu, który jest beznadziejny, jest straszny, jak na typowego kwasa męczący, taki, no nic dobrego. Kolejna rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Butelki autoglyma leżą niestety. No leżą, ani to złapać, ani to, do tego jeszcze ten spryskiwacz pianowy jest beznadziejny. Tutaj z tym leżymy. Przelałem sobie oczywiście do takiej butelki, zużyłem już tego trochę, tak naprawdę niewiele mi zostało. Co mogę powiedzieć o kwasie? Robi to, co powinien. Tak jak widziałeś, felgi, straszny szczur. One w sumie nigdy nie widziały mycia detailingowego i poradził sobie całkiem nieźle. Naprawdę całkiem nieźle. Mycie w pomieszczeniu zamkniętym odradzam. Tragedia. Jakość do czyszczania jest tutaj naprawdę na wysokim levelu. Nie naruszyło mi powłoki, ale wiesz co, zauważyłem, że też tak z tym odtykaniem jakoś tak dziwnie. Niby doczyszcza, ale kurczę, jak później wjechałem z kwaśną aqua, to zmieniło się od razu na plus. Czy produkt mi się podoba? Kurde, jest to i tak i nie, bo robi to co trzeba. Robi to co trzeba i robi to skutecznie. Niuchnę, ale to... No, on gdzieś jest przełamany, ale z butli może nie jest jeszcze tak miażdżący, ale jak pracujesz nim w pomieszczeniu albo na świeżym powietrzu i gdzieś tam mgła ci zaleci koło nosa, no to miażdży. Naprawdę zapach jest beznadziejny. Zrobi to co powinien. Doczyści ci zajechane felgi, więc do tego jest stworzony. Cena do jakości? Spoko. Najgorszy minus to jest ta butelka i ten zapach tak naprawdę. Specjalnie użyłem go na powłokę, która już trochę siedzi. Można powiedzieć, że nie naruszył jej. Co zauważyłem na felgach z Volvo. Tak, z Volvo. Były tam, bo auto robi małe przebiegi i tak pojeździ trochę, powiedzmy popada i ta rdza gdzieś tam on postoi, bo nieraz stoi też w terenie i z tych klocków rdza gdzieś spłynie i stoi na przykład tydzień. I na jednej feldze widziałem, że ten rdzawy nalot był aż tak wbity, tak na ramieniu, przez słońce tak przypalony. I pięknie zdjął, naprawdę pięknie zdjął, rewelacja. Tutaj pod tym względem naprawdę duży plus. Także produkt no w sumie robi to, co powinien. No dobra, i cenowo też nie jest najgorzej, nie pamiętam za ile go kupiłem na Allegro, nie jest źle, naprawdę, i wydajny skurczynek, naprawdę i fajnie się też pędzluje nim, fajnie się też pędzluje, bo ta piana nie jest jakaś obfita i wypukiwanie jest fajne, o tym zapomniałem, także no, dobry kwas, a wiadomo, że jak jest dobry kwas, to dobrze czeszę. No dobra, z mojej strony to wszystko, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Straszne butelki, straszne, okropne.